W wakacje postanawiacie wybrać się na wycieczkę objazdową po Stanach Zjednoczonych, tyle że w staroświecki sposób, bez pomocy GPS-a. Co za kuriozalny pomysł. W każdym razie kupujecie mapy wszystkich stanów, przez które będziecie przejeżdżać, kładziecie je na siedzeniu pasażera i w drogę. Przygoda czeka i tak dalej. Startujecie w Nowym Jorku. Witacie się ze Statuą Wolności, pałaszujecie słynną nowojorską pizzę i wyjeżdżacie w kierunku południowo-wschodniej części stanu. W okolicach gór Catskill kończy wam się paliwo, więc szukacie na mapie najbliższej miejscowości, gdzie będziecie mogli zatankować. Wygląda na to, że przy następnym skrzyżowaniu leży miasteczko o nazwie Aglow. Po kilku minutach mijacie znak "Witamy w Aglow". Z niewiadomych przyczyn tablica powitalna reklamuje lokalny sklep wielobranżowy. Na reklamie się jednak kończy, gdyż poza tablicą nie widać żadnych oznak zamieszkania. Na próżno szukasz sklepu, stacji benzynowej czy choćby jedynego domu. Czyżbyście kupili jakąś trefną mapę? To brzmi jak zmyślona historia, ale mogła przytrafić się każdemu przejeżdżającemu przez stan Nowy Jork kilka lat temu. Aglow to papierowe miasto. Jest ich całkiem sporo na całym świecie, ale Aglow to najbardziej znany przykład. Są to fikcyjne punkty, które istnieją wyłącznie na mapie, jako swoiste zasadzki na nieuczciwych producentów. Tworzenie mapy jest bardzo czasochłonne i kosztowne. Wymaga lat intensywnej pracy w terenie oraz analizy zdjęć satelitarnych. W kartografii bardzo łatwo skopiować wysiłek innych. Nic więc dziwnego, że w branży szerzy się naśladownictwo. Mapy objęte są prawem autorskim, ale jak udowodnić plagiat w przypadku dzieła, które bądź co bądź to odzwierciedla rzeczywistość? Nie powinno tu być przecież żadnych różnic. Jedynym sposobem na przyłapanie podrabiaczy jest umieszczanie na mapach zmyślonych lokacji. Może to być błędnie oddana formacja terenu albo zakręt w miejscu, gdzie droga biegnie prosto. Na przykład w latach 70. na niektórych mapach hrabstwa Boulder County pojawiła się nieistniejąca góra o nazwie Mount Richard, co wprowadziło zabęd wśród pasjonatów wspinaczki. Mount Richard okazała się być zasadzką na naruszanie praw autorskich. Naniósł ją na mapę kartograf Richard Chiacci. Najwyraźniej miał słabą wyobraźnię albo po prostu lubił brzmienie swojego imienia. Kartografowie liczą, że ich fikcyjne dodatki pozostaną niezauważone, dlatego najczęściej umieszczają je na peryferii. Jednak w przypadku całych miast jest to zwykle próżna nadzieja, jak widać na przykładzie Aglow. General Drafting Corporation była jedną z trzech największych firm zajmujących się wydawaniem map drogowych w pierwszej połowie XX wieku. W 1925 roku wydawnictwu zlecono wykonanie mapy stanu Nowy Jork. Firma to od wielu lat podejrzewała konkurencję o nielegalne korzystanie z ich pracy. Dyrektor Otto Lindbergh i jego asystent Ernest Alpers postanowili więc zostawić pułapkę na plagiatorów, nanosząc na mapę fikcyjną miejscowość. Nazwa powstała z połączenia ich inicjałów. Aglow zostało założone przy drodze numer 206 w pobliżu zbiornika retencyjnego Catskill. W rzeczywistości nie było tam nic poza drogą gruntową. Kilka lat później wydawnictwo Rand McNally bezwstydnie skopiowało mapę z nieistniejącą miejscowością. Lindbergh był przekonany, że wygra w sądzie ze znienawidzonym konkurentem, jednak sprawa okazała się nieco bardziej skomplikowana. Ostatecznie firma Rand McNally została uznana za niewinną. Jak to możliwe? Otóż plagiator miał uzasadnione przesłanki, aby umieścić Aglow na swojej mapie. Pracownicy wydawnictwa McNally w ramach weryfikacji odwiedzali każdą miejscowość nanoszoną na ich mapy. Okazało się, że Aglow wcale nie było tak puste, jak mogłoby się wydawać. Kartograf McNally znalazł na miejscu sklep wielobranżowy Aglow General Store. Był to jedyny budynek w całym mieście, niemniej pracownik uznał, że miasto musi istnieć. Inaczej skąd właściciel sklepu wziąłby nazwę? Firma skrupulatnie umieściła zatem Aglow na swojej mapie, tak samo jak każde inne miasto. A skoro niegdyś fikcyjna miejscowość jakimś cudem ożyła, nie mogło być mowy o naruszeniu praw autorskich. Przyczyna tego stanu rzeczy była dość ironiczna. Mianowicie pewien człowiek kupił kiedyś na stacji benzynowej mapę wyprodukowaną przez Lindberga i Alpersa. Na mapie ujrzał miasto Aglow mniej więcej w okolicy, gdzie zamierzał otworzyć sklep. Nie zraziło go bynajmniej, że zamiast miasta zastał tam szczere pole. Dlaczego na oficjalnej mapie miałaby widnieć nieistniejąca miejscowość? Skoro mapa twierdzi, że to miejsce nazywa się Aglow, to musi tak być. Dlatego ochrzcił swój biznes Aglow General Store, poniekąd urzeczywistniając fikcję stworzoną przez kartografów.
Sklep po kilku latach został zamknięty, ale jego krótkotrwałe istnienie przysporzyło kartografom niezłego bólu głowy. Z drugiej strony cała ta historia rozsławiła Aglą. Ze wszystkich stron do Nowego Jorku zjeżdżali turyści, żeby zrobić sobie zdjęcie z tablicą powitalną w tle. Jak wspomniałem, papierowe miasta można znaleźć w różnych częściach świata. Z filmu dokumentalnego BBC z 2005 roku możemy się dowiedzieć, że w samym tylko Londynie istnieje ponad 100 malutkich, fikcyjnych uliczek rozrzuconych po obszarze całego miasta. Na przykład w dzielnicy Finchley znajduje się rzekomo kręta alejka Mount Lane, jednak w rzeczywistości znajdziecie tam jedynie drzewa i ogrody. W Argleton w północnej części Anglii nie uświadczysz ani jednego domu, choć na Google Maps istniało przez jakiś czas miasteczko o tej nazwie. Ba, można było wyszukać listę hoteli oraz pokojów do wynajęcia. Zakwaterowanie było jak najbardziej prawdziwe, tyle że w pobliskich miejscowościach. Fikcyjne punkty na elektronicznych mapach mogą być związane z faktem, że podczas tworzenia swojej bazy danych Google korzystało z uznanych atlasów, objętych prawami autorskimi. Gdy wychodziła na jaw prawda o papierowych ulicach i miastach, firma stopniowo usuwała je ze swoich map. Aby rozwiązać tajemnicę kolejnego widmowego punktu na mapie, najpierw musimy cofnąć się w czasie o kilkaset lat. Tym razem nie chodzi jednak o byle jaką mieścinę na odludziu, a o całą wyspę. Bermeja to rzekoma zamieszkana wyspa, która była zaznaczona na wielu mapach w XVI i XVII wieku. Miała być położona u wybrzeży półwyspu Yucatan, choć różne mapy podawały różną lokalizację. Na niektórych ponadto widniała jako Bermeja, ale nie było powodów, żeby podważać jej istnienie. Dopiero w XIX wieku brytyjscy kartografowie zauważyli, że takiej wyspy w rzeczywistości nie ma. Po raz ostatni pojawiła się w meksykańskim atlasie geograficznym z 1921 roku. Potem nie trafiła już na żadną mapę. Czy to możliwe, że wyspa zatonęła albo została zniszczona? A może po prostu szukano jej w niewłaściwym miejscu? W 2009 roku jeden z meksykańskich uniwersytetów wysłał ekspedycję, która przy użyciu zaawansowanych technologii gruntownie zbadała wody wokół całego kraju. Bezskutecznie. Jeżeli kiedykolwiek istniała, Bermeja zapadła się, cóż, jak kamień w wodę. Lindbergh i Alpers nie byli wcale pionierami, jeśli chodzi o zmyślone elementy na mapie, tyle że kilkaset lat wcześniej nie służyły one jako pułapki na plagiatorów. Kartografowie w XVI i XVII wieku wykorzystywali ten trik, żeby celowo wprowadzić w błąd niepożądanych użytkowników map, na przykład najeźdźców. Od tamtych czasów minęło już dużo czasu. Obecnie nie da się stwierdzić, czy Bermeja była jednym z takich fikcyjnych punktów, ale tajemnica wyspy fascynuje po dziś dzień.